Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Tam na dole macie wszystkie moje media społecznościowe. Klikajcie, wchodźcie na moje strony, na mojego bloga, na mojego WordPressa. Tam jest wszystko o mnie. Dzisiaj co zrobimy? Postanowiłam, że zrobimy pierwsze wrażenie i test tego. Tam gdzieś na górze zobaczycie odnośnik do swatchy, które robiłam. Dzisiaj spróbujemy coś tym narysować. Trudno powiedzieć, czy namalować, czy narysować. Jak wiecie, to są derwenty, graphic int, tak to się nazywa. O, teoretycznie professional quality. No zobaczymy, ile w tym jest professional. Powtarzam znowu, złej tanecznicy rąbeku spódnicy, także proszę nie patrzeć dzisiaj, jakie tam gnioty będę wyczyniać, tylko po prostu chcę sprawdzić, jak to się sprawuje na żywym materiale. No to do pracy. Rozrysowałam sobie tutaj takie coś. Nie wiem, czy to skończy w całości tymi ołówko akwarelo kredkami, czy podmaluję coś akwarelą, bo no trudno mi powiedzieć. Jakieś jipki mam tu. Jipki. No dobra. Muszę sobie wziąć papierek jakiś obok, żeby sprawdzić, co to za kolor, bo za Chiny ludowe nigdy nie. To jest taki fiolecik. Dobra. Przypominam, że to są ołówki, a nie kredki, więc zupełnie inaczej się będą zachowywały na papierze. To jest grafit, lekko podbarwiany, jak gdyby tylko lekko koloryzowany z dodatkiem lekkich pigmentów. Kolory będą zupełnie inne niż przy kredkach akwarelowych i no nie spodziewajcie się tego samego, będzie co innego. No, papier chyba mam do bani, bo jest za miękki, za delikatny ten papier. Wzięłam sobie Hanemile, ale nie jestem przekonana, czy to jest dobry papier do tego. No i zobaczymy. Będziemy malować, to wyjdzie w praniu. Bardzo to miękkie. To jakie? Czy to jest? To ma jakiś kolor? Nie. Największym problemem chyba jest ta niewidoczność tych kolorów na te końcóweczki. Niby są zaznaczone tym kolorem, ale to zupełnie inny wychodzi później na papierze. Przyspieszyłam Wam trochę te wszystkie rysunki, malunki, bo znowu by film trwał w nieskończoność. Rybki są takie trochę bajkowe, no nie będą takie jak na tym filmiku na początku. Troszkę je wymyślam, trochę tam im dodaję, więc no nie spodziewajcie się, że znowu będzie takie przedstawienie jak na żywo. Rybki nie będą takie jak w strumykach. Ołówki bardzo dobrze się aktywują wodą. Już po jednym dotknięciu, jak gdyby wody zmieniają się w taki efekt jak w akwarelach, tych jak w kredkach akwarelowych.
bardzo podobny efekt. Suną po papierze bardzo miękko, bardzo jak gdyby gładko się tym maluje. Nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych zacięć. Może to zależy też od tego papieru, na którym maluję. No on jest ewidentnie za miękki, trzeba wziąć coś, co jest, nie wiem, prasowane na zimno, żeby nie było takich efektów. Woda fantastycznie je podbija, kolory. Zobaczcie, jedno dotknięcie pędzlem i już się aktywują. Można je też trochę jakby zbierać, tak samo jak w akwarelce, takim ruchem pędzla, że ściągacie trochę. Można je też aktywować prosto z ołówka, jakby moczyć ten sztywcik z ołówka i nakładać na papier. Problemem może być brak mieszania się tych kolorów na mokro. Czyli trzeba by było nakładać jeden kolor na drugi od razu na papierze, na sucho i później patrzeć, jaki kolor wyszedł. Bo tak na mokro to one niechętnie się mieszają. Ładnie się rozciągają, ładnie przechodzą w tony, ładnie robią ten światłocień. Kolory są naprawdę ładne, stonowane, takie barwy ziemi. Nie uświadczycie tutaj wściekłych kolorów jak w akwarelkach. Nie da się tu zrobić. O, można wycierać chusteczką. Nie ma takich kolorów ostrych, są tylko delikatne, miękkie, stonowane ochry, sepie, podszarzałe, wszystkie te niebieskie. No zielone są piękne takie, no tutaj nie zobaczycie, bo nie używałam. Ale zielone są wyjątkowo ładne. Budowanie światłocienia jest bardzo proste, prawie intuicyjne, także myślę, że każdy sobie poradzi przy tych kredkach, no, przy ołówkach, sorry. Jedyna wada to, że te ołówki, jak je rysujecie nimi, to bardzo szybko tracą tą ostrą końcóweczkę, one błyskawicznie jak gdyby się ścierają na papierze. I trzeba je bardzo często temperować, więc może wydajność będzie taka no, trochę średnia, nie? No ale zobaczymy, wiecie, ja aż tak często z tego nie będę korzystała, bo przecież tych technik mam tyle do ogarnięcia, że... Jak chcemy zrobić szczegóły, no to najpierw rysujemy tą kredeczką i tutaj już jest problem, bo jak kredka jest niezatemperowana, no to te szczegóły będą do bani. Natomiast na mokro one natychmiast się robią takie plaszczate. Natychmiast ta końcówka ostra się spłaszcza i znowu jest problem. Także lepiej to podmalowywać pędzelkiem te szczegóły, a nie samą kredką. Nakładanie warstw kolorów nie sprawia kompletnie żadnego problemu. Wszystkie farbki, wszystkie te pigmenciki ładnie się mieszają między sobą, ale ciągle tworzą taki delikatny, bardzo stonowany, jak gdyby wyblakły kolor. No dla mnie tutaj ten problem jest właśnie z tymi końcówkami oznaczenia tych ołówków, bo on nie do końca oddaje to, co później mamy na papierze. No,
kolor się różni, zwłaszcza kiedy je aktywujemy wodą, to zupełnie coś innego wychodzi niż to, co jest na tej końcówce zaznaczone. Bo to jest tylko wskaźnik taki, dlatego tam ciągle na boku sprawdzam, patrzę, o, tutaj można wytrzeć chusteczką, można delikatnie dotykając chusteczką jak gdyby wybladzić ten kolor, no ale słowo użyła. Rozjaśnić kolor właśnie poprzez ten. Natomiast dziwna kredka jest ta biała, ona tak niewiele się jak gdyby nadaje do tego typu twórczości, gdzie przy wodzie, no to bardziej liczyłabym na tą biel papieru niż tą kredkę białą. Ona jakby nie kryje, niewiele tam daje. Film musiałam przyspieszyć i podzieliłam wam ten film na dwie części. Jak gdyby tutaj będą tylko grafitinty w tym odcinku. Natomiast wykończę rybcie w kolejnym, dlatego że no, nie zmieściłabym się znowu w czasie i tak film wyszedł strasznie długi. Ale w następnym odcinku zobaczymy, jak one się zachowują w połączeniu z innym medium. Tam sobie wymyśliłam coś, co też jest ołówkiem, czyli artgrafa taki w sztywcie mam, ołówek, który też się aktywuje wodą. No i zobaczymy, jak to się będzie łączyło. W tym odcinku wyłącznie grafitinty i wyłącznie rybki. Bez tła na razie je pewnie zostawię i w kolejnym odcinku będziemy dalej się tym bawić. Ja się będę bawić. Wy, mam nadzieję, będziecie podglądać i pracować ze mną. Bardzo rzadko pracuję kredkami, w związku z tym tak nie do końca jestem pewna tego, co robię. Wszystko na czuję i namacanego. Tutaj zasada od ogółu do szczegółu no, trochę mniej działa, dlatego że no, te kredki narzucają jak gdyby pewien styl, pewien rodzaj malarstwa. Co prawda tam w internetach i na YouTubie jest parę filmów o tych grafitintach, ale mówiąc szczerze, to niewiele mnie przekłynuje. Jeden film tylko mi się podobał z tych wszystkich pokazywanych przez ludzi. W związku z tym, no, trzeba sprawdzić samemu, czy to medium nam się podoba. No bez tego się nie da. Pamiętajcie, kochani, żeby tam klikać komentarze, żeby pisać komentarze, żeby każdy wasz udział w moim filmie, czyli napisanie komentarza, to podbijanie statystyk filmu i dzięki temu mogę troszkę wyżej być promowana przez YouTube. No, YouTube niestety ostatnio koszmarnie poobcinał zasięgi. Moje filmy są właściwie pewnie niewidoczne na YouTubie. Jak ktoś bardzo chce, to tylko dzięki temu, że tam wciśnie ten dzwoneczek, może oglądać moje filmy. Pamiętajcie, żeby oprócz komentarzy wciskać malutki przycisk lubię z łapeczką, bądź nie lubię, jeśli komuś się nie podoba. Te wszystkie reakcje też dają dużo w statystykach YouTube'a. Lubicie rybki, czy wolicie ptaszki, jak tam u was jest? Mówiąc szczerze, ja za rybkami, to znaczy lubię jeść, ale niekoniecznie lubię oglądać. Dla mnie rybki to takie trochę niemowy i może dlatego ptaszki gadają, to z ptaszkami łatwiej się polubić, prawda? Co wolicie, rybki czy ptaszki? Może zrobimy ptaszki, które pływają.
Pamiętacie tą pioseneczkę? Ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rady byle jak. Widzicie, jedyną wadą tego, że to no jednak takie malowanie kredkami, ołówkami, czy rysunek nawet, będzie dłużej trwał niż malowanie. Trzeba przyznać, że po prostu no, to się dłużej robi. Myślę, że w kolejnym odcinku zobaczycie całość. Będę mogła Wam już pokazać wszystko do końca i zachowanie tego artgrafa i innych mediów. To by było chyba na tyle w tym odcinku. Myślę, że skończę mniej więcej gdzieś tutaj. Bądźcie ze mną, subskrybujcie, dawajcie łapeczki, dawajcie komentarze. Bądźcie, uczestniczcie. Bądźcie czynnymi uczestnikami mojego kanału i pamiętajcie o tym, że to wy tworzycie ze mną ten kanał. Całuję Was serdecznie, ściskam, do miłego, do zobaczenia, buziaczki, pa, 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 pa.